Wszystko idzie w tym kierunku, żeby dziennikarzy nie było. Dziennikarze mają coraz mniejsze znaczenie. Dzienniki znikają. 10 lat temu sprzedawano każdego dnia 8,5 miliona gazet. One były czytane przez więcej niż jedną osobę, czyli powiedzmy 10 milionów osób sięgało po gazety, po dzienniki. W zeszłym roku to było 2 miliony 700, w tym jest chyba 2500. Czyli po gazety sięga w tej chwili około 3 milionów ludzi. Na 38-milionowym kraju to nie jest za dużo. Czyli nie ma potrzeby szukania komentarza Janiny Paradowskiej albo Jurka Baczyńskiego. Ludzie nie odczuwają konieczności szukania jakichś analiz dziennikarskich, czy też jakichś ich felietonów. I to jest zupełnie nowe w historii. Chociaż nie zniknęła w ludziach całkowicie chęć do czytania komentarzy, bo są blogerzy. Na przykład w Stanach jest taki bloger w Minnesocie, który ma codziennie 3,5 miliona kliknięć. Czyli 3,5 miliona Amerykanów wchodzi do jakiegoś faceta, żeby przeczytać, co on sądzi o kryzysie, o tym, co się dzieje na świecie. Ludzie nie potrzebują komentarza od dziennikarzy, natomiast od innych ludzi tak. Polityka się staje, czyli że to jest moim zdaniem powód, dla którego nie prędko się doczekamy jakichś polityków z wizją. Mówię o całej Europie. W Europie nie ma polityków z wizją. Są politycy, którzy patrzą na słupki. Są politycy, którzy patrzą do następnych wyborów. Nie ma kogoś takiego jak Thatcher, która patrzyła na 20 lat do przodu. I nie będzie, dlatego że media promują polityków jak batoniki. On się musi pokazać w krótkiej migawce telewizyjnej, bo to jest jego jedyny kontakt z wyborcą. I on w tej krótkiej migawce musi wyglądać dobrze i wzbudzić zaufanie nie tym, co mówi, a tym, jak wygląda, albo jednym słowem, jednym zdaniem. Ja na przykład pytam kogoś, mówię, słuchaj, a znasz kogoś mądrego, inteligentnego, zrównoważonego w swoim otoczeniu? Masz? Ma. Wszyscy mają. A w polityce nie. Więc to nie jest przypadek, to jest system. Ja oglądam to szkiełko kontaktowe od samego początku, ale odnoszę wrażenie, ja będę mówił o sobie, o swoich osobistych doznaniach, bo chyba to jest najważniejsze, że zaczynam być już coraz częściej znużony. Po któryś tam rzędu z kolei, jak się wcześniej oglądało telewizję, wracacie do tych samych tematów i słuchacze też wracają do tych samych tematów i ja widzę osobiście, że panowie też czasami już jesteście też nieciekawi w swoich komentarzach. Teraz chyba jest troszeczkę inaczej, to znaczy już tak nie jest i ja w ogóle będę chciał, żeby ten program ewoluował w kierunku odchodzenia od polityki. Coś trzeba zrobić. A dyskutowania z ludźmi. To znaczy, żeby. Ja dlatego na przykład puszczam bardzo często coś, wygrzebię w internecie jakąś ciekawostkę. To znaczy, zresztą to tak było na początku szkła, że myśmy, nie wiem, puszczali filmik, jak złożyć dwoma ruchami koszulkę, prawda? To są takie rzeczy, które są po prostu ciekawe. Ciekawe zwyczajnie. I chcę iść bardziej w tę stronę, bo rzeczywiście ile razy można omówić fakt bójki o samolot, prawda? Czy nie przewidujecie, o pan jako dyrektor programowy, powtórki tego programu o bardziej ludzkich godzinach, nie o drugiej w nocy? Druga jest chyba troszeczkę wzięta pod widza amerykańskiego. Bo oni mają tam wtedy dobrą godzinę w Stanach. Ale u nas tych Amerykanów mało. Tylko jest, my wiemy, ile mamy tych dekoderów w Stanach. Mamy dosyć dużo. Dziennikarze się z tym zdarzają, że nie chcę tu poczekać. Teraz jest liczba dziennikarzy. A jest w tej chwili na uczelni, nie mogła się zrobić. Tylko proszę mnie nie zadać, bo nie wiem, ze złożeniem pana z powrotem.